Cześć, cześć wszystkim, witam was serdecznie. Kolejny raz Minotaury grają. Dzisiaj jedziemy z Leighton Mystery Journey, Catrio and the Millionaire's Conspiracy. So, ogólnie jestem ciekaw, lubiłem wcześniejsze gry Leightona na DS-y i na 3DS-y i bawiłem się przy nich świetnie. Zmiana na córkę profesora Leightona, Catriel, to w sumie było coś, czego się nie spodziewałem, ale spoko. Catriel, o ile jest czasami ciut denerwująca, przynajmniej w anime była, o tyle tutaj, mam nadzieję, będzie całkiem przyjazna. Więc co, zaczynamy. Pierwszy raz odpalam grę, więc wybierzmy sobie język, który znam. Znam bardzo dobrze język angielski, więc nie wiem, czy gra nie będzie za głośno. Dajcie znać, czy nie będzie to za głośne. Jak mnie słychać? Okej, to tylko w moich słuchawkach tak głośno dudni, więc nie jest źle. No to co? Press a button to start. Zobaczmy, jaki mamy setting jeszcze. Volume. Jest okej, średnic. Dobra, niewielkie opcje. Niewiele tego jest. Niewiele tego wszystkiego, także zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ja jestem ciekaw, jak ta gra będzie wyglądała. Przymierzałem się do tej gry od dłuższego czasu. I powiem wam szczerze, że... No... Wiecie co? Chyba będę musiał na chwilę się rozłączyć, ponieważ tak jak widzę, to mam ustawiony, że gram w Overwatch. A to nie jest ta gra i to nie fajne, że tak by się pokazywało, więc wolałbym to zmienić. Muszę jeszcze tylko to znaleźć w... programie gdzieś, gdzie to zmienić. Dobra, to ja się na chwilę rozłączam. I już jesteśmy po krótkiej przerwie. Zaraz to sobie ogarniemy. Widzę, że w Streamlabsie nie mogę czegoś takiego zrobić. Muszę to zrobić w Twitchu i jestem ciekaw, czy mi się to uda teraz. OBS pozwala coś takiego, a nie wiem, czy tutaj mi Twitch to pozwoli, bo aktualnie edytuj. Dobrze, mam. Ok, opcje transmisji.
Dobra, zmienione, hura. No to w takim razie... no to w takim razie powinno mi się też tu zaktualizować. Hej, hej wszystkim, cześć. To co, jedziemy z przygodami Catriel Layton, pełnoletniej córy profesora Laytona. Wow. Dobrze, no to nazwijmy się Minotarły. Nie, no żartuję. Mam mało liter, 8 liter tylko, dobra, jedziemy moim pokemonowym nickiem. Dobra, myślałem, że mamy więcej czasu i więcej literek, także... no niestety. Hej, Areca! Hej, hej! Jak tam u was, Shana w ogóle lepiej się czuje? Czy dalej tak jak pisała wcześniej na Discordzie? No ja też mam nadzieję. Mnie ostatnio trzymało jeden dzień w sumie z temperatura i poczułem się lepiej, więc mam nadzieję, że Shana jutro też będzie czuła się o wiele lepiej. Bo musicie wrócić, no, no dziewczyny, jak tak? Twitch bez was to wiecie. To nie Twitch. Wchodzę i tam nikogo nie oglądam. Nie, jestem u siebie na streamie, dlatego jestem miły. W ogóle stylowa Catriel jest taka bardzo brytyjska. Ale znowu kojarzy mi się z takim ciut francuskim klimatem. A więc nie wiem, jak ją odbierać. Fajnie się na to patrzy i znowu w profesorze Laytonie w serii Laytona stroje nie są jakieś takie wymyślne, dziwne, przez co postaci są bardzo... Właśnie Rayleigh to było takie, takie przyziemne, jak... dla zwykłych ludzi, nie? Oczywiście patrząc na twarze i styl animacji, no to to wiadomo, nie? Nie każdemu może się to podobać, ale ma to swoich fanów. Dear Lucy. I've opened a detective agency on one of London's most happening streets. Any mystery solved. That's the Layton Detective Agency's motto. Okay. I can't wait to find out what mysteries are waiting for me. Ja też nie mogę się doczekać. Znaczy, mógłbym obejrzeć sobie jakiś walkthrough i solucje, rozwiązania, ale nie oglądałem i nie czytałem nic, więc jestem ciekaw. You must come and visit me if you have the time. Yours faithfully, Catriel. Powiem wam szczerze, że głos
amerykańskiej, anglojęzycznej wersji jakoś tak mocno mech. Oglądałem trochę anime z oryginalnym japońskim dubbingiem i podobało mi się. Natomiast tutaj ten głos jest taki, taki trochę mdły. Brakuje mi tego... Dobra, nieważne. Who said that? Was it you? Can you really solve any mystery? Oh, a talking dog. You're not surprised? It's only talking. Only talking? Is it true? Huh? I want some proof. Can you really solve any mystery? Seeing you hang that sign gives me an idea. Let's see you try your paw at this puzzle. Nie, od razu już zagadka. Ja nie jestem taki bystry. Dobra. Literka K spadła i się rozsypała. Muszę użyć trzech trójkątów, by stworzyć literkę K w tym pudełku. Weź, połóż rękę nad trójkątem, używając lewego sticka. Wtrzymując A. Mogę obracać go lewym stickiem albo LR w różnym. Literka K. Czyli jedyne co mogę obracać to w ten sposób. No wyszło krzywe, nie? Ogólnie. Ale ogólnie... Okej, ja muszę coś wcisnąć. Dobra, myślałem, że to samo się tak... You did it. Tak. Jest naprawiony, hura! Czyli do tych puzzli mogę sobie wrócić, super. Right. You seem to be up to scratch. Thank you. Why don't you step inside? Dobra, Catriel nie kłamała, kiedy mówiła, że przyjmie każde zadanie. So, what can I do for you? Look at me. It's obvious. What? I'm a talking dog. Yes, I can see that, and... And?
Ach, ta dzisiejsza młodzież. And I have total amnesia. Ah, a dog with amnesia. If I could just remember my parents, it might make more sense. I feel like I'm me, but not really me. I don't even know if I'm pedigree. Is that all? No, that's not all. I want you to find out who I really am. I don't know. Oh, come on. I'm a talking dog. Nine. Got anything else? A diabolical box that kills you? A letter from the future? A relic from an ancient civilization? Nothing like that? Nothing. Well, to są nawiązania do wcześniejszych wersji gier profesora Leightona, także... Perhaps it's fate. All right then. Any clues? Well, not everyone can hear me talking. Some can, some can't. It's very rare to find someone who can, actually. That dog! It just spoke! Okej, okay, bardzo rzadko się trafia, że ktoś rozumie tego psa. Okazuje się, że w jednym pomieszczeniu dwie osoby to umieją. Hura. Overly dogged. No one wants that. What's all this about, Miss Leighton? This talking dog wants me to solve the mystery of who he is and where he comes from. So, we've had our first inquiry. Incredible, miss. Such a fascinating case from day one. Your reputation obviously precedes you. So, I don't believe you told me your name. Ernest. Ernest Greaves, miss. Nie o ciebie chodziło. That's just what he's like. I see. Have I said something wrong? Anyway. I can't even remember my own name. Well, do you remember anything else at all? I've got a vague memory of a tower or something falling down, and then lightning flashing across the sky. That's it. Goodness, golly, not much to go on, is it? Who asked you? It certainly isn't. I've no other cases at the moment, so why not? I'll do what I can. You will? Well, that's great! Oh, but I must insist on my fee, even for man's best friend. Oh, I'm not poor. Well, jaki żart, I'm not poor. Jako poor, biedny. You'll need a name. How about Shirl? Shirl? You said you can't remember your name. So, I've thought of one for you. With inspiration from the famous Sherlock Holmes. It really suits you. Oh, that's splendid, sir. Being named after such a prestigious figure, I mean. Like I said, who asked you, anyway? Look. Here. Sherl O.C. Combs. Sherl is a great name. For a girl. Don't yap, Sherl. Stop calling me that. Surely, there's no need to get angry. Kat, are you in? Ah. Inspector Hastings. Tak, zapiszemy progress so far. Na pierwszym tym, dobra. Pierwszy slot. Pierwszy slot, zapisujemy sobie progress, zobaczymy. No nie, nie uwierzę, dlatego chciałbym wiedzieć, co się stanie. To jest inspektor Hastings, który odpowiada za bezpieczeństwo w Londynie. Okej, okay, no to co? Jedziemy... Jakie zadanie ma dla nas inspektor?
Okej, okay, Catriel na pewno pomagała już inspektorowi, także prosi ją kolejny raz o pomoc. No i zobaczymy, co tam chce. Coś zostało skradzione, tak, ale to coś ważnego, w sumie dotyczy całej Brytanii, wow. Co mogłoby być tak ważne? What could be so important? Dobra, no to co, jedziemy, nie? Co też się wydarzyło takiego? Uwielbiam wstawki animowane. Ktoś zwędził wskazówkę zegara. Okej, czyli mamy dzień na znalezienie tej wskazówki zegara. Bo jak nie, to będzie takie faux pas na skalę światową. Okej, mamy tryb dochodzenia tutaj, gdzie możemy sobie coś zbadać. Jeżeli zamieni się lupka na pomarańczowo, jest to ważne miejsce. Aha, możemy zamiast najeżdżać lewym stickiem, po prostu przesuwać krzyżakami w wybranym kierunku i będziemy przeskakiwali z punktu do punktu ogólnie. Okej, mam hint coina. Mamy menu i w którym mamy różne rzeczy, mamy pamiętnik, w którym zapisane są najważniejsze rzeczy, save, puzzle index, czyli powtórkę do wcześniejszych puzzli. Mamy daily puzzles, czyli pewnie jakieś dzienne zadania.
I wardrobe, szafę. Możemy przebierać Catriel? Zaraz zobaczymy, czy faktycznie możemy ubrać ją jakoś inaczej. Ogólnie to by pasowało do tego, co było zaprezentowane w serii animowanej, ponieważ Catriel lubiła modę. Dobra. Koniec opowieści. Ja chcę troszeczkę tutaj sobie... Nie działa mi to przeskakiwanie pomiędzy... Przyjrzyjmy się temu bliżej. No tak, to już ustaliliśmy dawno. Okej, rozpłynęło się w powietrzu, zniknęło, nie ma. No to jak? Jeszcze raz sobie zobaczymy. Dobra, jeszcze porozmawiamy sobie z inspektorem. Przez 6 godzin 10 minut coś się stało. Okej, 6-godzinne okno. Każda sprawa ma 6 wskazówek do odkrycia i kiedy znajdę wszystkie, będę mógł ją rozwiązać. Dobra, to brzmi obiecująco. Continue. Okej, no to mamy już coś, nie? Wiemy, że jest 6-godzinne okno. Okej, widzę, że tu ilość lupek podpowiada... Dobra, zapytajmy tego pana z aparatem.
Okej. Reporter z London Timesa. Ciekawe, czy coś odkrył. Czy czegoś się od niego dowiemy? No i tak, nic w sumie się nie dowiedzieliśmy z tego, ponieważ Doug pracował nad artykułami do późna i nie obserwował, co się dzieje z Big Benem. Dobra, no to mamy, zapytajmy tego pana. Okej, chętnie. Zobaczymy, jaką zagadkę przygotował dla nas ten jegomość. Hands of Time. Północ, a jest 3:30, 15:30. Minimalna ilość czasu. Minimalna ilość razy. Dobra. I teraz tak, jak to jest liczone? Godzina. Najpierw pół godziny, tak? No to by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I potem godzina byłaby, to byłaby trzecia. Nie wiem, jak to będzie liczone. Chyba 02, nie? Minimalna ilość miejsc, na które mogę dotknąć na zegarze, żeby pokazało właściwy czas. No to jedna wskazówka, dwie wskazówki, nie? Tak, czy... Jak to zrobimy? Czy jednak nie chodzi o to? No bo literka... K była prosta, nie? Tutaj już mamy... Wiecie co? Let it go. Nie dotykamy wcale.
nie jest napisane, że muszę przestawić to. Tak? Tylko, że ile razy musiałbym dotknąć, żeby pokazało północ. Samo pokażę. This is an interesting one. And that's how it's done. Dobra. Czasem uda mi się coś trafić. Już ogólnie liczyłem, bo myślałem, że chodzi o przesunięcie, ale jak się wczytałem w samą zagadkę, no to okazuje się, że nie. I nie poruszamy się potem jak na grze planszowej, jak na mapie gry planszowej. Czyli całkiem spoko. Dobra, nie będziemy ogólnie dzisiaj długo grali, no bo jest już trochę późno ogólnie i nie każdy może tak siedzieć, nie każdy może coś, także myślę, że na dzisiaj sobie po prostu za chwilę poprzestaniemy, ale na pewno do Laytona wrócimy jeszcze w tym tygodniu. Bardzo bym chciał chociaż jeden, dwa chaptery zrobić z wami tutaj na nagraniu, więc tak. Możecie to obserwować nas na pewno na YouTubie, na Facebooku, ale możecie wbijać na Twitcha. Niestety póki co jest to mega nieregularne, więc lepiej będzie faktycznie zostać na YouTubie i na Facebooku, ale w razie czego możecie kanał zasubskrybować, będzie milusio, jak to zrobicie, gramy na Cosplay Guardian. Ogólnie jesteśmy Minotarły z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, także wbijajcie na nasz fanpage, wbijajcie na scenę OPP. A my jeszcze sobie zagramy tutaj coś więcej. Dwie osoby muszę zapytać. Dobra, najpierw zapytam tego pana, bo policjanta muszę, a ten pan wygląda na takiego ważnego. Okej, okay, ktoś kradnie metal. Brzmi znajomo? No, w Polsce się zdarza, nie? Tory kolejowe, inne rzeczy. Czyli mamy kolejną wskazówkę. Wiemy, że ktoś kradnie metal. Pomiędzy 12 a 6 rano kradli metal, ponieważ no. Teraz mogę przeskakiwać, dobra. Porozmawiam sobie z tą osobką. Może coś widziała. Czy ja czuję puzzle? Bubble Blast, okej. Okay.
Aha, czyli na przykład te bańki z czwórką muszę złączyć 4, dwójkę, dwie, dobra. Nie mogę. Tak, no to weźmy sobie. Nie. Trójkę, dobra, pozbyłem się trójki. Chcę się pozbyć dwójki. Four. Czwóreczka. Oj, zepsułem. Tu mam ograniczoną ilość czasu, tak? Super. Dobrze wiedzieć. Może być więcej. No i jedno tylko, niestety. Nie udało się. No właśnie. To musimy powrócić do początku, tak? Tak. Okej. Myślałem, że muszę je robić od zewnątrz, a nie muszę. Tak jak mogłem na początku wysadzić rzeczy w środku, nie? Okej. Tym razem się udało. That's good! This is an interesting one. Puzzles are made for solving. No okej, okay, Gudrun Walden. To dziękujemy ci. I nie będę pytał policjanta, ponieważ chcę zakończyć już grę na dzisiaj. Wiecie co, jeszcze chciałem spojrzeć ten wardrobe, o co chodzi z tym wardrobe. Zaraz zobaczymy. Może, tak, jak myślałem, możemy... Kate Catriel przebierać się w różne style. Okej, okay, zostajemy przy standardowej Catriel Layton. Dobra, to tak, ja... Ja już zapisuję grę i w takim razie żegnam się z wami. Było miło. Do Laytona wrócimy jeszcze w tym tygodniu.
Jeżeli macie jakieś inne pomysły na inne gierki z konsoli Nintendo Switch, dawajcie znać w komentarzach, czy też piszcie o tym. Zawsze warto. Może akurat mam tę grę w bibliotece i chętnie wam ją zaprezentuję. W ogóle, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o tej konsolce, jak to działa, jak to wygląda, też śmiało piszcie, dawajcie znać. Dobra, to ja się już żegnam z wami. Dzięki bardzo, że wpadliście. Tym, którzy byli na live, dziękuję. Tym, którzy oglądają to na YouTubie bądź też na Facebooku, też dziękuję bardzo. Także do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Hej!